Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pielgrzymujemy poprzez dni tygodnia z Ewangelią, poznając różne obrazy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wczoraj kołysaliśmy obraz Jezusa Przyjaciela. Ufam, że na nowo rozpaliliśmy się przyjaźnią, ciepłem, bliskością z Jezusem, który przyjął nas do grona swoich przyjaciół. Stałaś się przyjacielem Jezusa, a to zaszczyt, wyróżnienie, piękny dar. Ale idziemy dalej. Jezus, który dzisiaj stanie się Twoim kucharzem. Dziwny obraz Jezusa kucharza. Kucharz pichci, gotuje, ale poprzez to gotowanie angażuje się. Przygotowuje dla bliskich sobie, czy dla gości, posiłek jak najsmaczniejszy, aby dobrze się poczuli przy wspólnocie stołu. Posiłek jest zawsze w świecie biblijnym symboliką wspólnoty. Wspólnota, posiłek to wspólnota życia, wspólnoty celów, wspólnoty przeżyć, którą w danej chwili członkowie wspólnoty przeżywają i się tym dzielą. Podobnie będzie i sceną, którą zaproponuję do rozważenia, do pomedytowania. Jesteśmy w Ewangelii świętego Jana, rozdział 21, wersety od 1 do 14. Przeczytam ten tekst za chwilę, zechciejmy poczuć to wydarzenie, poczuć bohaterów tutaj opisanych, co się dzieje w nich, co się dzieje między nimi, jakie są tutaj dynamiki ukryte. Wiemy, że tekst biblijny zazwyczaj jest narratywny, suchy. Tej psychologii, uczuciowości, emocjonalności jest mało, ona jest pod narracją tekstu ukryta, co sobie przeżywają wtedy, one dzielą się własnym doświadczeniem. Poprzez tą narrację możemy wejść i poczuć razem z nimi, poddać się temu dynamizmowi słowa natchnionego. Jesteśmy w scenie, do której klucz jest podany na samym początku. Jezus ukazał się nad Jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. I my wiemy, że Jezus się ukaże, natomiast apostołowie o tym nie wiedzą. Więc my z tym napięciem idziemy, w jaki sposób Jezus ślizgnie się, wejdzie w świat apostołów. Jesteśmy po scenie, po wydarzeniach męki, śmierci i złożenia do grobu Jezusa. Teraz apostołowie są w tym świecie traumy, w świecie śmierci swojego mistrza, złożenia go do grobu. Teraz próbują w jakiś sposób wypełnić swoje życie, swoją codzienność. A wiemy, że już teraz Jezus się ukaże, w jaki sposób wejdzie w ten ich świat, właśnie naznaczony tymi wydarzeniami związanych z męką i śmiercią Jezusa. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Powiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A gdy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto nasza scena, z której będziemy próbowali wyciągnąć obraz Jezusa kucharza. Może zacznijmy naszą refleksję od takiej uwagi, że na początku Piotr próbuje być
kucharzem dla wspólnoty uczniów tam zgromadzonych i średnio mu idzie, a czy właściwie to mu nie wyszło. Wiemy, że uczniowie znajdują się w takiej sytuacji, o której powiedziałem wcześniej, czyli opuszczenia, takiego sytuacji lęku, takiej sytuacji traumy związanych z niewiernością Jezusowi, że opuścili Jezusa, nie byli przy Nim, przy krzyżu. I teraz próbują w jakiś sposób zagospodarować swój czas, zgromadzić się na nowo i tej wspólnoty stołu nie ma. Piotr jakoś się angażuje, próbuje ułowić ryb, żeby jakoś może nakarmić siebie i apostołów. Nie idzie mu. Doświadczenie jeszcze większej porażki. Teraz Jezus próbuje wejść w ich świat i wchodzi poprzez rzeczywistość jakże ludzką, piękną i wspaniałą. Posiłku, jedzenia, pragnienia, wypełnienia, głodu, potrzeby jedzenia. Czyli nie mówi, że jestem, żyję, tylko w to, co jest ludzkie. Jeść, posilić się. I teraz Jezus stoi, gdy nic nie mówili, ranek zaświtał. Wyczuwamy, że będzie się działo coś nowego. Nowe stworzenie, jakieś nową. Ranek zaświtał. Wstaje słońce, Jezus stoi na brzegu, to wschodzące słońce i teraz On jawi się jako ten kucharz w bieli, który przychodzi i będzie chciał nakarmić, ale trzeba też zaprosić, żeby apostołowie też zechcieli dołożyć do tego posiłku, aby zechcieli przy tym ognisku usiąść. Pamiętajmy, że Piotrowi ognisko nie kojarzyło się z niczym przyjemnym. Teraz Jezus stoi na brzegu, oni nic nie łowili, pyta ich: dzieci, macie coś do jedzenia? Ciekawie, nazywa apostołów dziećmi. Dla mnie to jest odniesienie do Izajasza, tam pamiętamy, Mesjasz miał takie tytuły, które miał wypełnić, jednym z nich jest odwieczny ojciec. Jezus jako to odwieczny ojciec troszczy się o swoje dzieci, aby ich nakarmić. Oni nic nie łowili, zdesperowani, zirytowani, mówią nic. Teraz zaprasza ich, zarzućcie sieci po prawej stronie, a znajdziecie, a ułowicie. Zarzut, ciekawe, wchodzą, są posłuszni Jezusowi, zarzucają te sieci, pokonują w sobie jakąś irytację, łowią tę nadobfitość i poprzez tą nadobfitość Jan rozpoznaje, to jest Pan. I później, kiedy wychodzą na brzeg, zastają przygotowane dla siebie ognisko i posiłek. I to jest coś pięknego, coś takiego ludzkiego, a zarazem boskiego. Czyli wejście poprzez tą irytację, zmęczenie, teraz jest to wysiłek wyłowienia tych ryb, rozpoznanie Jezusa i teraz wspólny posiłek, który z jednej strony przygotował Jezus, a z drugiej strony zaprasza ich, żeby oni także dorzucili się do tego ogniska, do tego posiłku. Kiedy zeszli na ląd, ujrzeli, mają oczy do patrzenia, ujrzeli rozżarzone ognisko, rozżarzone, a więc Jezus wcześniej przygotował to ognisko, nazbierał tego drwa, rozpalił i czeka na nich. I ułożone ryby i chleb. Ryba i chleb. Czyli teraz Jezus przygotował dla nich, oni teraz dorzucają się do tego posiłku, a tworzą już wspólnotę. Wspólnotę wokół Jezusa, wspólnotę wokół posiłku. Posiłku, czyli wspólnego losu. Teraz złączą się z Jezusem na nowo. Jezus ich pozbierał poprzez to pragnienie spożywania, poprzez pragnienie jedzenia. Teraz przynieśli i dokładają się do tego posiłku. I piękne jest to, Jezus mówi, chodźcie, posilcie się, wy wspólnota. I teraz Jezus mówi, bierze teraz ten chleb i tą rybę i każdemu z osobna daje. Bądź tam, przy tym ognisku. Przynieś coś, co chcesz, żeby razem z Jezusem spożyć. Coś, co dla ciebie jest ważne. Coś, co chcesz niejako spalić na tym ognisku. Żeby nakarmić się tym Jezusowym posiłkiem. Zobacz Jezusa, który kucharzy dla ciebie. Chcę, żeby tobie smakowało. Żeby ta ryba specjalnie przygotowana pod twój smak, pod twoje gusta. Tak samo i ten chleb. Weź teraz, jak Jezus, zobacz, jak Jezus patrzy na ciebie i podaje ci ten posiłek. Weź i smakuj. Weź i rozkoszuj się. To jest przygotowane dla ciebie. Jaki smak będzie miała ta ryba? Jaki smak będzie miał ten chleb? Ale nie bądź sam. Zabierz do tego ogniska, do tego śniadania wielkanocnego bliskie ci osoby, z którymi może chcesz się pojednać, z którymi chcesz jakoś pokonać jakieś bariery, są ci bliskie. Są jakieś może jakieś niesnaski, jakieś niepokoje. Niech ten wspólny posiłek, Jezus kucharz, was wspólnie zjednoczy przy tym posiłku, który On przygotowuje dla ciebie i bliskich ci osób.